Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. W grudniu, tak ten czas leci szybko, że mamy koniec roku. No i postanowiłem na ten grudniowy czas, na te grudniowe spotkania z książką przygotować dla Państwa kilka propozycji. Bardzo nowych propozycji, bo wszystkie te, które będę Państwu prezentował, do czego będę zachęcał, to są nasze najnowsze propozycje i najnowsze biblioteczne zakupy. Na ten pierwszy grudniowy wieczór, pierwszy grudniowy weekend chciałem Państwu bardzo serdecznie polecić książkę pod tytułem Jacek, autorstwa Anny Bikont i Heleny Łuczywo. Z całą pewnością znakomita większość z nas, którzy oglądamy ten program, którzy żyjemy we współczesnej Polsce, którzy chociaż odrobinę interesujemy się polityką czy naszym życiem społecznym, znamy tę postać, postać Jacka Kuronia. Zawsze, proszę Państwa, kiedy przygotowuję dla Państwa propozycję książkową, staram się oczywiście kierować jakimiś własnymi, powiedziałbym, zainteresowaniami, a nawet sentymentami. W tym przypadku też postać Jacka Kuronia jest jakoś tak szczególnie bliska, dlatego że to postać zupełnie, zupełnie wyjątkowa. Szkoda, że już od wielu lat nieżyjący, wydaje się, że bardzo często takich postaci, a szczególnie Jacka Kuronia, brakuje we współczesnej Polsce. Proszę Państwa, Jacek Kuroń, jak pisze o nim przyjaciel Adam Michnik, to najprawdopodobniej najwybitniejsza, najciekawsza, a z całą pewnością najbardziej wielobarwna osobowość opozycji demokratycznej tych lat 64-89. To był człowiek, który był, o czym warto pamiętać, wieloletnim więźniem politycznym doby PRL-u i którego droga prywatna, droga kariery politycznej była, powiedziałbym, taka dosyć kręta, chociaż dosyć klarowna. Od takich dosyć wczesnych fascynacji komunizmem, aż do takiej bardzo heroicznej działalności opozycyjnej, zakończonej działalnością ministerialną, bo przecież trzeba pamiętać, że był kilka razy ministrem, ale przede wszystkim Jacka Kuronia kojarzymy z pierwszym niekomunistycznym rządem Tadeusza Mazowieckiego, w którym to był ministrem. Takim zupełnie wyjątkowym, trochę szalonym, nietuzinkowym, dlatego że z całą pewnością ci, którzy pamiętają, czy którzy przed oczyma mają obraz Jacka Kuronia, pamiętają, że z całą pewnością wymykał się on wszelkim standardom. Jeśli pamiętamy Jacka Kuronia z jego tej działalności nawet ministerialnej, w swojej nieodłącznej takiej dżinsowej koszuli, zawsze w Sejmie czy w ministerstwie z termosem gorącej, mocnej herbaty, dlatego że Jacek Kuroń pił wiele litrów dziennie herbaty, nie pił kawy, pił herbatę. I z tym to jest taki pierwszy obrazek Jacka Kuronia, z którym właśnie go kojarzymy. Z tej książki, proszę Państwa, dowiadujemy się bardzo wiele ciekawych rzeczy o jego rodzinie, o tradycjach, o jego systemie wartości. Tym bardziej, że książkę tę napisały kobiety, które go doskonale znały, dlatego że autorki Anna Bikont i Helena Łuczywo to są postaci, które są również związane z opozycją demokratyczną i są związane z Gazetą Wyborczą, a więc tym środowiskiem Gazety Wyborczej, Unii Demokratycznej, Unii Wolności, która Jackowi Kuroniowi też była bardzo, bardzo bliska przez całe jego życie. Proszę Państwa, o Kuroniu Adam Michnik napisał słów kilka. To opowieść o człowieku wielkiego serca, wielkiej odwagi i szczególnego magnetyzmu. Umiał wyzwalać w ludziach to, co było dla nich najlepsze. Agnieszka Holland, znana nam postać filmu, no i trochę też współczesnego życia społecznego i politycznego, pisze o tej książce tak. Bardzo bolesna książka, pisana bez znieczulenia. Jacek rozliczał się już sam ze swymi wyborami, błędami, upadkami, ale zawsze brzmiał w tych rozliczeniach namiętny i wielkoduszny romantyzm. Tutaj patrzymy na życie i los jednego z najważniejszych ludzi polskiej lewicy z dzisiejszego bezwzględnego dystansu. Czy Jacek Kuroń poniósł klęskę? A może to, co było diamentem, zalśni czasem jeszcze mocniej.
Karol Modzelewski napisał tak: jest to najbardziej drapieżna i dlatego najlepsza biografia Jacka Kuronia, jaką czytałem. Jej zaletą jest to, że odbrązawia postać Jacka, szczególnie w odniesieniu do czasów stalinowskich. To jest doświadczenie pokolenia, dziś zapomniane lub przykryte frazesami. Będą pewnie tacy, którzy zakrzykną: zawsze to wiedzieliśmy, ale nic nie wiedzieli, bo ich wtedy nie było na świecie. Tak pisze Karol Modzelewski. Proszę Państwa, warto pamiętać oczywiście, że Jacek Kuroń to również ojciec znanego nam Macieja Kuronia, nieżyjącego też już, dziadek Jaśka Kuronia, więc tych postaci, które kojarzymy też ze współczesnej telewizji i z dobrej polskiej kuchni. Postać wybitna, nietuzinkowa, wielobarwna. Natomiast książka ta właśnie pokazuje Jacka Kuronia z bardzo wielu stron, porusza często drażliwe tematy, bo tych drażliwych, takich może trochę niewygodnych tematów w życiu Kuronia też było sporo, a więc jak słyszeliśmy, odbrązawia nieco tę postać, bardzo, bardzo taką piękną, myślę, i dlatego warto by do tej książki w ten grudniowy czas sięgnąć. Proszę Państwa, sam Jacek Kuroń pod koniec swojego życia również miał wiele wątpliwości, czy to, co robił tak naprawdę, czy ta jego działalność, jeszcze kiedyś opozycyjna, czy później właśnie ministerialna, polityczna, czy to wszystko miało sens, bo warto pamiętać, że również kiedy zmierzył się w wyborach prezydenckich, był kandydatem w wyborach prezydenckich, no prezydentem, jak wiemy, nie został, natomiast z całą pewnością odcisnął bardzo wyraźne piętno na naszej kulturze politycznej. Jacek Kuroń na parę miesięcy dosłownie przed śmiercią powiedział tak. Lechosław Goździk wspomina: Jacek zapytał mnie pół roku przed śmiercią: warto to było wszystko robić? To było porażające, pisze Goździk, że człowiek, który poświęcił życie dla innych, mógł mieć takie wątpliwości. Proszę Państwa, bardzo serdecznie polecam tę książkę, tę postać. Sięgnijmy po książkę Anny Bikont, Heleny Uczywo pod tytułem Jacek. Zapraszam. Dzień dobry. Dzisiejsza książka, którą mam ochotę Państwu zaproponować, to najnowsza powieść Joy Fielding, Zła córka. Na pewno większość z Państwa zna tę osobę. Joy Fielding to kanadyjska pisarka, która specjalizuje się właśnie w takich powieściach typu thriller psychologiczny. Właściwie to są takie książki obyczajowe z wątkiem psychologicznym, trochę sensacji. No, wiele tutaj się dzieje, książki zazwyczaj trzymają w napięciu. Joy Fielding jest powieściopisarką bardzo popularną, a co ciekawe, miała i właściwie ma do tej pory w swoim życiu dwie takie pasje: aktorstwo i pisanie. Początkowo była aktorką, występowała w kilku filmach, w reklamach, no ale jednak zwyciężyła chęć pisania. No nie wiem, bo może by się okazało, że byłaby wybitną aktorką, a tak została wybitną pisarką, cieszącą się naprawdę ogromną popularnością. Jej powieści także w wielu przypadkach zostały zekranizowane. Fielding to nie jest jej prawdziwe nazwisko. Zapożyczyła je sobie od pisarza Henry'ego Fieldinga. Joy Fielding przede wszystkim ukazuje świat kobiet. Tylko nie jest to literatura taka, jak to się mówi, typowo kobieca, bo to są naprawdę bardzo fajne powieści, thriller psychologiczny trzymający mocno w napięciu, z tym, że ona przede wszystkim ukazuje nam to wszystko poprzez psychikę kobiet. Świetnie zna kobiety, pokazuje ich przeżycia, pokazuje ich różne powikłane losy, ciężkie przejścia i potrafi to zrobić naprawdę w świetny sposób, z ogromnym wyczuciem i z takim klimatycznym nastawieniem, że w wielu tych książkach wręcz wcielamy się w tę główną postać, główną bohaterkę, przeżywamy jej lęki, przeżywamy jej tragedie i naprawdę nie możemy się oderwać od pierwszej do ostatniej strony. Joy Fielding i Zła córka to najnowsza powieść. Mistrzyni psychologicznego suspensu umiejętnie wzmacnia napięcie aż do dramatycznego rozwiązania. Bestsellerowa autorka. To oczywiście zachęta po to, by sięgnąć po tę powieść.
A co wydawca, w jaki sposób nas zachęca? Zła córka zgłębia problem konfliktu między kłamstwem, w które chcemy wierzyć, a prawdą, której wolelibyśmy nie znać. Wiadomość na poczcie głosowej od Melanie, siostry, z którą nie utrzymywała kontaktów, przyprawia Robin o przyspieszone bicie serca i atak paniki. Melanie przekazuje okropne wieści. Ich ojciec, jego druga żona i 12-letnia pasierbica zostali postrzeleni, prawdopodobnie podczas napadu rabunkowego, i leżą w szpitalu w stanie krytycznym. Minęło ponad 5 lat, odkąd Robin zerwała kontakty z ojcem po tym, jak ożenił się z jej najlepszą przyjaciółką. Mimo upływu czasu, oddalenia i gorzkich wspomnień, Robin nie potrafi uwolnić się od przeszłości. Teraz musi wrócić do rodziny, od której się odwróciła. Próbując naprawić relacje z siostrą, podczas gdy ich ojciec walczy o życie, Robin zastanawia się, czy przyczyną tragedii jest tylko nieudany napad rabunkowy. Wydaje się, że wszyscy, zgryźliwa siostra Robin, jej autystyczny siostrzeniec, nieobecny brat, a nawet Tara, żona ojca, mają coś do ukrycia i że mogą znajdować się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Jak zwykle u Joy Fielding akcja zaczyna się od właściwie pierwszej strony i potem to napięcie coraz bardziej narasta. Główna bohaterka to Robin. Robin jest terapeutką, mieszka w Los Angeles, ma narzeczonego, Blake'a, i wydaje się, że jej życie jest takie całkiem spokojne. Chociaż tak jak już tu przeczytałam w tym krótkim takim jakby streszczeniu, w krótkiej recenzji zachęcającej do sięgnięcia po książkę, Robin zerwała kontakty ze swoją rodziną, z ojcem, ze starszą siostrą. Nie mają kompletnie ze sobą kontaktu od ponad 5 lat. Jedyną osobą z rodziny, z którą utrzymuje jakieś więzi, jest jej brat. Dlaczego Robin zerwała kontakty? Nie może pogodzić się z tym, że ojciec ożenił się z jej najlepszą przyjaciółką. Ojciec co prawda był już wdowcem, gdy zawarł ten drugi związek małżeński, ale Robin nie może się pogodzić z tym nie dlatego, że Tara była jej najlepszą przyjaciółką, a teraz została jej macochą, ale dlatego, że Tara była narzeczoną brata Robin. Czyli mówiąc krótko, ojciec ożenił się z narzeczoną swojego syna. I to najbardziej tak wzburzyło Robin. No tam oczywiście doszło do wielu konfliktów, wielu nieprzyjemnych sytuacji. Więzi zostały zerwane. Ojciec poślubił Tarę i wychowuje swoją pasierbicę, 12-letnią Cassidy. Ani Robin, ani jej brat nie utrzymują kontaktów ani z ojcem, ani z Melanie. Melanie jest starszą siostrą Robin. No, obie siostry nie pałają w stosunku do siebie specjalną sympatią. Wiąże się to właściwie z wieloma wydarzeniami jeszcze w okresie dzieciństwa. Melanie mieszkała z ojcem, jest matką autystycznego chłopca, no teraz już prawie dorosłego mężczyzny. Gdy Robin dostaje tę informację, że dokonano najprawdopodobniej napadu rabunkowego, że postrzelono ojca, postrzelono Tarę, postrzelono tą 12-letnią Cassidy, jest przerażona i zdaje sobie sprawę, że powinna wrócić do swojego rodzinnego miasteczka, żeby spotkać się z ojcem i żeby przekonać się, czy to na pewno był tylko napad rabunkowy. Wraca do swojego rodzinnego domu, spotyka się z Melanie. No, te relacje między siostrami są naprawdę bardzo napięte. Zostaje prowadzone oczywiście śledztwo. W wyniku tego napadu i postrzelenia umiera Tara, czyli ta była najlepsza przyjaciółka Robin. Ojciec jest w stanie praktycznie agonalnym, w jakiejś takiej najlepszej kondycji właściwie jest Cassidy, ta 12-letnia dziewczynka, do której też przecież strzelano. I wszyscy się zastanawiają, czy to był faktycznie napad rabunkowy, czy to było jakieś zabójstwo na zlecenie. Wiadomo, że w tym miasteczku ojciec Robin był postacią bardzo znaną, był bardzo bogatym, wpływowym człowiekiem, który no, nie cieszył się sympatią całej społeczności. Jak zwykle każdy ma coś do ukrycia. Chciałabym też przeczytać taki krótki fragment, żeby wprowadzić Państwa w klimat. Naprawdę super, potwierdziła Robin z uśmiechem.
Chwilami Cassidy wydawała się niezwykle dojrzała jak na swój wiek, a zaraz potem zamieniała się w dziecko, którym przecież była. Trudno za tym nadążyć bez zawrotu głowy. Moja matka mogłaby być sławną modelką, powiedziała Cassidy do Blake'a. Była bardzo piękna. Rzeczywiście, była, przytaknęła Robin, próbując nie wyobrażać sobie tej pięknej twarzy rozszarpanej kulami. Ale wcale jej na tym nie zależało. Chciała być po prostu dobrą żoną i matką. Zawsze tak mówiła, że tatuś i ja jej wystarczamy. Prawda, tatusiu? Dziewczynka pochyliła się do ojczyma. Ona cię bardzo kochała. Wiesz o tym, prawda, tatusiu? Jestem pewien, że on wie, rzekł Blake, a Cassidy przytuliła się do jego piersi, cicho popłakując. Może powinniśmy już iść, zaproponowała Melanie po kilku minutach milczenia. Nie ma sensu stać tutaj i czekać, żeby coś się wydarzyło. Jak to się mówi, w pilnowanym garnku nigdy się nie gotuje. Co to znaczy? Zapytała Cassidy. To znaczy, że to może potrwać dni albo tygodnie. Greg Davis jęknął. O mój Boże, krzyknęła Cassidy. Czy on? On tylko wydaje dźwięki. Jęki stały się głośniejsze, bardziej uporczywe. Zawołam pielęgniarkę. Blake szybko wyszedł z sali. Tatusiu, dopytywała się Cassidy. Tato, słyszysz mnie? Melanie podeszła bliżej łóżka. Robin trzymała się z boku, wstrzymując oddech. Tato, powtórzyła jej siostra, to ja, Melanie. Z gardła ich ojca wydobyło się ciche zawodzenie, potem coś w rodzaju gaworzenia, a po kilku chwilach gaworzenie stało się imieniem. Cassidy. Melanie cofnęła się, jakby ktoś się uderzył. Tatusiu, krzyknęła Cassidy, chwytając ojczyma za rękę. Jestem tutaj, tatusiu, jestem przy tobie. Cassidy, powiedział ojciec jeszcze raz. Dziewczynka próbowała przedostać się przez poręcz łóżka, krzyknęła, gdy poręcz wbiła jej się w bok. Tatusiu, tatusiu. Cassidy, powtórzył Greg Davis słabszym głosem i otworzył oczy. Tatusiu, on się obudził, on się obudził. Robin powoli podeszła do łóżka. Tato? Powoli, niemal niepostrzeżenie, oczy jej ojca zwróciły się na nią. Robin? Melanie przepchnęła się przed Robin. Tato, to ja, Melanie. Nachyliła się nisko, musnęła ustami policzek leżącego. Tato? Melanie? Nie. Oczy ojca wywróciły się białkami do góry, zaczął dygotać. Co się dzieje? Krzyknęła Cassidy, gdy rozległy się głośne bipnięcia, a w sali zaroiło się od personelu medycznego. Dobrze, wszyscy, którzy nie muszą tu być, teraz wychodzą, rozkazał męski głos. Panie Davis, panie Davis, tu doktor Barber, słyszy mnie pan? Odwrócił się do pozostałych. On ma atak. Co ty mu powiedziałaś? Zapytała Cassidy Melanie z paniką w głosie. Wszyscy teraz wychodzą, powtórzył lekarz. Ja nie wyjdę, zaprotestowała Cassidy. To tylko na krótką chwilę, zapewnił Blake, delikatnie obejmując dziewczynkę. Robin natychmiast znalazła się przy jej drugim boku. Razem wyprowadzili łkające dziecko z sali. To była próbka języka, jakim napisana jest ta powieść. Książka naprawdę trzyma w napięciu, bo właściwie w pewnym momencie zdajemy sobie sprawę z tego, że wszyscy tutaj są podejrzani. Każdy skrywa jakiś sekret i na dobrą sprawę właściwie każdy miałby powód, żeby zamordować tego człowieka, czyli ojca Robin. Co tam naprawdę się stało? Czy to był napad rabunkowy i kto to zrobił? Czy to było zlecenie? Czy to był przypadek? Która z tych osób tak naprawdę zawiniła? Gdy będziecie Państwo czytać tę książkę, mogę się założyć, że w pewnym momencie zaczniecie podejrzewać co najmniej kilka osób. Czy te podejrzenia okażą się słuszne, trzeba będzie wytrzymać do ostatniej strony. A jak to zwykle u Joy Fielding, zakończenie jest naprawdę zaskakujące. Polecam Państwu tę najnowszą powieść Joy Fielding, Zła córka. Dzisiaj chciałam polecić Państwu książkę z mojego ulubionego gatunku, czyli kryminał. Jest to w zasadzie thriller Harlana Cobena, Nie odpuszczaj. Cobena chyba nie trzeba nikomu specjalnie polecać. Jest to współczesny amerykański pisarz.
jest mega gwiazdą gatunku, najchętniej czytany nie tylko w świecie, ale również w Polsce. Na podstawie jego książek powstało kilka filmów i seriali. Książka, którą dzisiaj polecam, to Nie odpuszczaj. Małe miasto, wielka tajemnica, jedna tragiczna noc i przerażający sekret, który przetrwa 15 lat. Detektyw Nap Dima z New Jersey przed 15 laty stracił brata. Leo i jego dziewczyna Diana zostali znalezieni martwi na torach. Wtedy też zginęła pierwsza wielka miłość Dima i jego ukochana dziewczyna Maura. Przez te wszystkie lata Nap Dima usiłuje odnaleźć swoją dziewczynę i dowiedzieć się, co naprawdę stało się z jego bratem, dlaczego zginął, jaka była tajemnica jego śmierci. Kiedy śledczy odnajdują odciski palców Maury, Nap rozpoczyna gorączkowe śledztwo, ale zamiast odpowiedzi trafia na ciągle nowe tajemnice. Okazuje się, że nie wiedział nic o swojej dziewczynie, o swoim bracie, o jego przyjaciołach. Nie miał pojęcia, co dzieje się w opuszczonej bazie wojskowej w jego miasteczku, przy której dorastał. Okazuje się, że śmierć brata jest o wiele bardziej mroczna i przerażająca, niż można sobie wyobrazić. Coben sprawia, że Nap i czytelnik błądzą we mgle przypuszczeń. Coben odkrywa po kolei kolejne warstwy tajemnicy, aż doprowadza nas do odkrycia wszystkich śladów i tajemnicy śmierci brata, odnalezienia dziewczyny Dima. Serdecznie polecam.